Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Piątek, piąteczek, piątunio, a więc pora na kolejny odcinek Westerplatte Młodych. Kieruj mną to temat dzisiejszego odcinka. A witają się dziś z wami Beata Szarek i Kamil Sacharzewski. Naszym gościem jest Justyna Kabacińska, pedagog, teolog i również nauczyciel. Ale zanim poznamy i porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, przejdźmy do Facebooka poznać pytanie. Dziękuję, że o mnie pamiętaliście. Drodzy widzowie, dzisiaj to ja będę czytać wasze komentarze. Dzisiejsze pytanie na Facebooku brzmi: komu pozwoliłbyś ty pokierować swoim życiem? Na wasze odpowiedzi będę czekać niezmiennie tutaj, na naszym stanowisku. A teraz już powróćmy do Beatki i Kamila. Teraz jeszcze zapraszamy na felieton. Felieton pod tytułem Koń by się uśmiał. Pewien przewodnik duchowy próbował uporządkować myślenie swojego petenta. Jako lekcję duchową skierował go na spacer do Muzeum Narodowego w Krakowie. Przechadzając się po galerii, miał odnaleźć XIX-wieczny obraz Józefa Chełmońskiego pod tytułem Czwórka. Oto dwóch chłopów pędzi wprost na widza, galopując na złamanie karku, jakby jego czterokonny dyliżans chciał wyskoczyć z ram obrazu. Rumaki wyprężają grzbiety, prując błotnistą drogę jak wystrzelone z katapulty. Katalog wystawowy powiada, że słynna czwórka to studium anatomiczne koni w ruchu, a zarazem jedna z wielu impresji malarza z pobytu na terenach Kresów. Ale czy aby tylko? Jaka była intencja starego spowiednika? Jaką lekcję miałby wyciągnąć młodzieniec z wycieczki do muzeum? Przy kolejnej spowiedzi młodzieniec słyszy bardzo ciekawą alegorię. Oto ludzki charakter jest jak wielokonny rydwan zaprzężony w narowiste konie. Jedne z nich to nasze cnoty i nasze przywary. Jedne to skłonność do dobra, drugie to nasza skłonność do zła. Z kolei woźnica siedzący na furmance to my, a nasze lejce to nasza ludzka wola. Trzymamy na wodze swój charakter, poluzowując wodze albo je powściągając. Jeżeli damy się wyprowadzić z równowagi któremuś z koni, możemy zawczasu wylądować w rowie. Jedno jest pewne. Konia z rzędem tym, którzy umieją poskromić rumaki swego charakteru. A koń by się uśmiał z tego, kto dostanie od życia z kopyta. Za nami felieton, więc czas poznać naszego dzisiejszego gościa. Razem z nami jest Justyna Kabacińska. Witamy cię serdecznie. Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Młoda wokalistka, pedagog, teolog, no i nauczyciel w szkole. Justyna, czas Wielkiego Postu to też czas przemian, czas nawrócenia i o tym chcielibyśmy razem z tobą dzisiaj porozmawiać. Ale zacznijmy od początku. Jak wyglądała twoja wiara, religia w czasie młodości, jak w twojej rodzinie to wyglądało? Jeżeli wrócić by do takich czasów, kiedy byłam w szkole podstawowej, to była to wiara dosyć letnia, ponieważ co prawda śpiewałam w scholi i przychodziłam do kościoła w niedzielę, chociaż nie każdą, jednak z pewnością nie miałam tej świadomości, jak ona jest ważna, cenna w moim życiu, jak bardzo wartościowa. Modlitwa rano, przed snem, bardzo krótka, czasami wymuszona, niekiedy jej wcale nie było. I tak płynęły lata, aż do czasu, kiedy w gimnazjum miałam przygotowanie do sakramentu bierzmowania i niestety całkowicie porzuciłam Kościół i uczestnictwo we mszach świętych na pewien czas. Właśnie to ciekawe, bo mówi się, że sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości, prawda? Tutaj takie odejście nastąpiło, tak rozumiem, tak? Tak, to był bardzo trudny okres w moim życiu.
okres dojrzewania. Dotknął mnie także epizod depresyjny. Nie potrafiłam sobie z tym niestety jako nastoletnia dziewczyna poradzić. Zaczęły się moje problemy z zaburzeniami odżywiania. Niestety przez 2 lata walczyłam z bulimią. Myślę, że byłam typowo zbuntowaną nastolatką, która spędzała sen z powiek własnym rodzicom. Niestety dużo imprezowałam. Pojawiły się w moim życiu także przeróżne używki, substancje psychoaktywne. Także to był na pewno okres, kiedy odwróciłam się do Pana Boga plecami i w jakiś sposób sięgnęłam moralnego dna, ale to było potrzebne, ponieważ łaska Boża mnie z tego dna podniosła i dzięki temu mogłam poczuć, jak bardzo wdzięczna jestem Bogu za to, że mogłam powrócić do Niego i wtulić się w Jego kochające ramiona. Mhm. Jeżeli chodzi o ten czas, kiedy od Niego odpadłam, to niejednokrotnie upominał się o mnie i tak byłam w wielkim szoku, że po 2-3 latach takiego życia upomniał się o mnie i przyciągnął mnie do siebie. Zastanawiałam się, kto za mnie w tym czasie modlił się, tak? Jak to się stało, że moi rówieśnicy poszli dalej taką letnią drogą, a Pan Bóg tak bardzo mocno przyciągnął mnie do siebie. I myślę, że to modlitwa osób z mojej bliskiej rodziny to spowodowała. Natomiast to, co tak najbardziej najsilniej na mnie wywarło wrażenie, to była sytuacja, kiedy modliłam się na modlitwie osobistej nad rzeką Bóg i doświadczyłam uzdrowienia, uwolnienia w jednej sekundzie i do dzisiaj jestem wolna od tego, co wspomniałam, czyli od wszelkich używek, od bulimii. To chyba było najgorsze zniewolenie. Ja czułam, jakbym miała założone na sobie kajdany, których nie potrafię zdjąć, do których nikt nie posiada klucza. I faktycznie Bóg uzdrowił mnie z tak dla mnie ciężkich zaburzeń, tak? Więc do tej pory jestem wolna i mogę powiedzieć, że chyba nie mogłam spotkać w swoim życiu lepszego lekarza niż Jezus. To niesamowite wszystko, co mówisz, takie mocne doświadczenia. A czy poczuwasz teraz też taką może odpowiedzialność do ewangelizacji, do właśnie mówienia o tym, co cię spotkało, żeby może kogoś innego to nie dotknęło, żeby może by uwrażliwić kogoś na pewne czy inne sytuacje? Tak, oczywiście po moim nawróceniu angażowałam się w takie akcje jak ewangelizacja nadjeziorna czy ewangelizacja na przystanku Jezus, czyli na ówczesnym Woodstocku, teraz Pełen Roku. Tak, staram się mówić o Jezusie także w mediach, na moim profilu. Dodaję cytaty ze zdjęciami, cytaty świętych, cytaty z Pisma Świętego, przeróżne inne wartościowe także słowa i staram się zachęcać innych ludzi, aby zainteresowali się wkroczeniem na drogę, która wiedzie do Boga. A czy pójście właśnie tą drogą w używki czy w alkohol to była taka ucieczka od rzeczywistości? Myślę, że tak, że była to z jednej strony ucieczka, a z drugiej strony taki wielki krzyk w stronę moich bliskich,
żeby po prostu zauważyli, że wewnętrznie cierpię, że dzieje się coś złego, że potrzebuję pomocy. Odczuwałam wówczas wewnętrzną pustkę i nie wiedziałam, jaki jest sens mojej egzystencji. Dopiero Bóg dał mi odpowiedzi na te wszystkie pytania, bo On sam jest odpowiedzią. I tutaj na chwilę się zatrzymamy po to, aby... aby zaprosić naszych widzów na sondę mieszkańców Torunia. Wracamy już za chwilkę. Czy Mikołaj Kopernik jest dla mnie autorytetem? Pewnie nie, bo mam za małą wiedzę na jego temat. Ale właśnie tutaj, na auli UMK, dzisiaj porozmawiam ze studentami i zapytam ich o to, kto dla nich jest autorytetem. Kto jest dla ciebie autorytetem w życiu? Moja mama. Twoja mama. Moja mama. Dlaczego? Bo była najsilniejszą osobą, jaką znałam i nauczyła mnie wszystkiego, co było mi potrzebne do dorosłego życia. Rodzice, dlatego że dużo trudu włożyli w moje wychowanie, wykształcenie i są takim wzorem dla mnie do naśladowania. Zdecydowanie mój tata. Człowiek, który najwięcej mnie w życiu nauczył, najwięcej mi pokazał i no, wychował na, myślę, dobrą osobę. J.K. Rowling. I dlaczego? Bo napisała super książki i wymyśliła mega świat, który ludzie na całym świecie podziwiają i w ogóle... Autorytetem dla mnie jest mój ojciec, który studiuje, to znaczy był studentem na kierunku inżynierskim, więc chciałem iść głównie w jego ślady i to on jest dla mnie autorytetem. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. To jest moja szczera odpowiedź. Nie mam jakiegoś takiego jednego autorytetu, który byłby największym. Przynajmniej gdy teraz o tym myślę, to byłoby ich kilku. Bym powiedział, że rodzice jakby pokazali, że można ciężką pracą wiele osiągnąć i w sumie tyle. Jakby myślę, że najwyższy autorytet, jaki może być życiowo tak naprawdę. Moja mama jest dla mnie największym autorytetem. Chciałabym być taka jak ona. A dlaczego? Jest bardzo silną kobietą, bardzo opiekuńczą. I zawsze wie, co jest najważniejsze i co robić w życiu. I to mi najbardziej imponuje. Można by powiedzieć, że od samego początku tata oraz mama, ale też z czasem siostra, która po prostu, no można powiedzieć, że się na niej zaczynam wzorować tak od pewnego czasu. Z auli UMK dla Westerplatte Młodych Cezary Baca. My również te pytanie zadamy naszemu dzisiejszemu gościu, ale jeszcze zanim to nastąpi, chcielibyśmy właśnie kontynuować tą rozmowę o życiu Justyny. Miałaś taki moment w swoim życiu, kiedy widziałaś, że kiedy byłaś na tej, jeśli możemy tak to powiedzieć, swojej drodze, że coś jest nie tak, że widzisz, że to wszystko nie ma sensu i prowadzi donikąd? Tak, oczywiście. Myślę, że miałam tego pełną świadomość, dlatego kiedy już czułam, że przekroczyłam pewną granicę i że nie chcę tak dłużej żyć i kroczyć tą drogą, postanowiłam pewnego dnia po ataku bulimii wyjść na spacer, a praktykowałam wtedy także niestety okultyzm szeroko pojęty, bo wchodziłam powoli i w magię, i w szamanizm, i w medytację, i w świadome sny OB i tak dalej. Więc wyszłam z domu celem medytacji bądź modlitwy, bo miałam pobrane przeróżne medytacje i okazuje się, że także pobrałam sobie na telefon medytacje chrześcijańskie i zaczęłam medytować modlitwami, tak? Czy to do świętego Michała Archanioła, czy to do Najświętszego Serca Pana Jezusa. I faktycznie stało się tak, że te moje medytacje zaczęły się przekuwać w modlitwy. I pewnego dnia, kiedy ja wyszłam na spacer i włączyłam sobie te właśnie chrześcijańskie medytacje, następnie piosenki chrześcijańskie, doświadczyłam Bożej obecności. Ja pamiętam, że była taka jedna piosenka, w której śpiewałam: oddaję Ci życie swe, Ty Panie wiesz jakie jest, za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oddałam Jezusowi moje życie i w jednej chwili Jezus przyszedł, uwolnił mnie, uzdrowił. Ja pamiętam, że doświadczyłam
takie skruche serce, jakiej w życiu nie doświadczyłam. Zalałam się łzami i postanowiłam jak najszybciej się wyspowiadać, a że czekała mnie pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę, to stwierdziłam, że Częstochowa będzie tym idealnym miejscem, w którym pójdę do spowiedzi. W swoich wypowiedziach mówiłaś, że wchodziłaś w inny stan świadomości. Co to znaczy? Starałam się czytać książki, po pierwsze, które uczyłyby mnie wychodzić z ciała duszą. Po drugie, zaczynałam bawić się magią, numerologią. Fascynował mnie ten duchowy świat, tak? To się zaczęło od używek. Po zażyciu różnych substancji mamy czasami wrażenie, że dotykamy transcendencji, więc ja byłam tym bardzo zafascynowana i starałam się na ten świat duchowy otworzyć, tylko niestety to nie był taki kolorowy świat, jakby mogło się wydawać. I wiadomo, że w tym duchowym świecie są nie tylko anioły, ale także demony. I one też na to czekają, tak? Czekają tylko na to, aż my się na nie otworzymy, aż otworzymy im furtkę. No i ja niestety otworzyłam szeroko drzwi i je zaprosiłam do swojego życia. No i właśnie, co zrobić, żeby tych drzwi nie otworzyć? Może jaką radę byś dała tym, którzy zmagają się z podobnymi problemami do twoich? Jak to przezwyciężyć? Przede wszystkim nie pokatalizować przeróżnych ostrzeżeń typu zagrożenia duchowe. Możemy przeczytać w internecie, w bardzo mądrych książkach egzorcystów, w jakie obszary nie wchodzić okultystyczne. I myślę, że tego trzeba się po prostu twardo trzymać, ponieważ zły duch nie zna żartów. I naprawdę szuka sposobu na nas i wie, jakie są nasze mocne i te słabe strony, więc nam się wydaje, że czasami przeczytanie horoskopu czy obejrzenie jakiegoś takiego filmiku na YouTubie, w których ktoś mówi o energiach i czakrach, to jest nic wielkiego, ale niestety my już wchodzimy na te pole, w którym nie rządzi Jezus, tylko zły duch. I na to trzeba uważać. No bo właśnie zaczyna się od prostych rzeczy, a takich właśnie małych, jak mówisz, czy to na przeczytanie horoskopu, czy zobaczeniu filmu, a może skończyć się na czymś bardzo poważnym. Jeżeli my wyciągamy rękę po horoskop, to znaczy, że coś nas do niego ciągnie. Więc musimy w jakiś sposób albo w to wierzyć, albo ciekawić się tym, ale też z nadzieją, że może faktycznie znajdę odpowiedź, co się wydarzy w następnym miesiącu. Więc no niestety, najlepiej jest całkowicie odciąć takie pola i skupić na budowaniu relacji z Bogiem. I ty te relacje z Bogiem zaczęłaś właśnie nad tą rzeką Bóg budować, czy na tej pielgrzymce maturzystów? To zaczęło się wcześniej, czyli na tych moich osobistych modlitwach. Mogę powiedzieć, że też przełomem w moim życiu była ta pielgrzymka, na której się pojawiłam, ponieważ tam faktycznie postanowiłam wyznać te wszystkie ciężkie grzechy, tak, które mi na duszy ciążyły. Była to przełomowa spowiedź, ponieważ po tej spowiedzi ja już byłam codziennie w kościele i na mszy świętej, i na różańcu, i Eucharystia stała się całkowitym centrum mojego życia. Ja sobie bardzo ukochałam Eucharystię, wręcz modliłam się o to, żeby odtąd ta Eucharystia była moim jedynym uzależnieniem. Także to bez wątpienia był bardzo ważny etap, to moje pielgrzymowanie. Później też ukochałam sobie pielgrzymki i pielgrzymowałam już i pieszo do Częstochowy i w różne inne miejsca za granicą. Także... Bo nawrócenie to droga, która trwa przecież. Tak, no to nie tak, jest przez całe od wstrzyknięcia życie. Palcem i jest zmiana. Oczywiście. I co było później? Jak już zaczęłaś właśnie zmieniać to swoje nastawienie, też na pewno widzieli to twoi znajomi czy rodzice. Jak oni na to reagowali? Że dziewczyna, która wcześniej właśnie czyta takie treści i bawi się w magii, chociaż nie nazwałabym tego bawieniem się, ale zagłębia się w te treści, nagle chodzi do kościoła. Myślę, że to był dla moich najbliższych szok. I słyszałam też takie głosy, że może ja zwariowałam, może coś jest nie tak z moją psychiką na ten moment. Natomiast
mama powiedziała mi. Poza tym pozdrawiam mamę. Dzisiaj mama ma urodziny, także wszystkiego najlepszego. Bardzo ciebie kocham. Dołączamy się do życzeń, dołączamy się do życzeń. Mama powiedziała, jeżeli ty wytrwasz na tej drodze przez kolejne lata, to ja ci uwierzę. Ale na razie to nie wiem, co się z tobą dzieje, tak? Nie mam pojęcia. To jest po prostu jakaś taka chwilowa moda. Ale minął czas i mama teraz także i odmówiła tajemnicę szczęścia, chodzi do kościoła, także myślę, że moi bliscy są już przekonani co do tego, że faktycznie było to autentyczne nawrócenie. Wielu moich rówieśników, kolegów, koleżanek, no niestety po moim nawróceniu Pan Bóg tak zadziałał, że ja przylgnęłam mocno do kościoła, więc te moje różne kontakty nieco się poluzowały i niektóre relacje zostały po prostu odcięte i zastąpione nowymi. Dobrze, i do tych relacji jeszcze wrócimy, a teraz zapraszamy do Facebooka. Wasze komentarze ciągle do nas tutaj spływają. Olaf pisze, że swoje życie zawierzyłby Panu Bogu, ale z tego co widzę jest również fanem Justyny, bo pisze, że bardzo lubi Twoje piosenki, Justyno, i właśnie dzięki odcinkowi wyemitowanemu w Westerplatte poznał Twoje teledyski. Także Olafie, cieszymy się, że mogliśmy się przyczynić do tego i mamy nadzieję, że zostaniesz z nami przez kolejne odcinki. Również tutaj Zuzanna pisze, że moim życiem pozwoliłabym pokierować oczywiście na pierwszym miejscu Bogu. Wszystkie swoje smutki, problemy i decyzje w moim życiu oddaję Panu Bogu. Dziękuję Wam bardzo za te komentarze. Będę tutaj dalej czekać, a teraz już nie przedłużam i wracamy z powrotem do Beatki i Kamila. A my specjalnie je dla mamy Justyny i Olafa dedykujemy dzisiejszy teledysk naszego gościa Kieruj mną. Z rąk już nieraz, demony wtedy mają żer, a mnie dopada beznadzieja.
Ty przywracasz sens, ty sens nadajesz. Tchnij ducha swojego, panie. Niech drogę wskazuje Boży palec. Bardzo lubię dociekać, wtedy często się wściekam, bo coraz mniej rozumiem. Pozostaje ufność, że ty tym kierujesz. Pamiętam, że mieszkanie nam przygotowałeś. Nieistotne, czy z oknami, czy bez okien. Ważne, że już opłacone. Jesteś nasz najlepszy deweloper. Zimny jak sopel, serca ziemia. Na ty ciągle, ciągle czekasz. Wtedy, kiedy będę denat, chcę z tobą na wieki mieszkać. Wiele spraw mi się rozjeżdża, jakbym robił szpagat. Kieruj mną, panie, bo znowu czeka mnie blamasz. Moja wiara mniejsza niż igielne ucho. Za plecami starych demonów tu pot. Ale najważniejsze, że ty ciągle leczysz me serducho. Ha! Justyna Kabacińska, Kieruj mną. Właśnie rozmawiamy o życiu, o nawróceniu Justyny. Jaką radę byś dała osobom, które właśnie wychodzą z uzależnienia, są w tej drodze przemiany takiej głębokiej? Jak im pomóc? Czy tylko towarzyszyć, czy wspierać? Jak się zachować? Myślę, że najważniejsze jest to, żeby osoba, która się zmaga z jakimś uzależnieniem, czuła taką akceptację bezwarunkową, miłość bezwarunkową. Wiem, że to jest trudne, ponieważ tak prawdziwie bezwarunkowo kochany jest tylko Bóg. Natomiast ważne jest to, żeby ta osoba czuła, że my jesteśmy przy niej, że jesteśmy gotowi ją wspierać, pocieszać, motywować, pomóc także budować poczucie własnej wartości. Niekoniecznie tak bywa, że te osoby wspierające są jakoś mocno wierzące, prawda? Więc robią to tak, jak potrafią, na ile im pozwala na to ich stan duszy. Natomiast ważne jest też to, żeby ta osoba została zakorzeniona w Bogu i żeby wiedziała, że w Nim ma wielką wartość. Żeby potrafiła oddać te wszystkie swoje uzależnienia Jezusowi. Na pewno łatwo też jest wzrastać we wspólnocie właśnie, bo wtedy poznajemy osoby, które jednak te korzenie mają tam, gdzie my. Do jakiej wspólnoty tam trafiłaś na początku? Bo teraz wiemy, że jesteś w ruchu Czystych Serc, dlatego też o tym za chwilkę możesz nam kilka słów powiedzieć, ale właśnie wtedy, na etapie nawróciłaś się i gdzie poszłaś? Moja droga, jeżeli chodzi o wspólnotę, była bardzo kręta. Ja zahaczałam o przeróżne wspólnoty w Kościele katolickim. Szukałam swojego miejsca. To jakieś kręgi biblijne, odnowy w Duchu Świętym, przeróżne. Miałam też taki czas, kiedy formowałam się, zaczynałam się formować, właściwie jeszcze nie przynależałam do końca jako członek we wspólnocie Guadalupe w Lublinie. Poznałam mnóstwo ludzi,
I tak naprawdę chyba ten RCS tak najbardziej mnie wciągnął. Zresztą to jest wspólnota, która spotyka się w większych miastach, ale żeby do niej przynależeć, nie trzeba także na spotkanie otwarte chodzić, bo tutaj najważniejsza jest ta decyzja, że odmawiam codziennie modlitwę o czystość i pragnę w tej czystości do zawarcia związku małżeńskiego żyć. Mhm. A w sądzie było pytanie o autorytet. Czy ty masz jakiś swój autorytet? Czy ja mam swój autorytet? Myślę, że moim największym autorytetem jest Jezus Chrystus i to jest mój największy idol. Jestem Jego absolutną fanką. Myślę, że większego nie ma i nie będzie. A masz jakiś patronów, może cytat, który towarzyszy ci bardzo? W każdym dniu. Jednego takiego cytatu nie mam. Ja naprawdę uwielbiam czytać cytaty i potrafię ich codziennie przeczytać po kilka, więc jednego chyba nie mogłabym wybrać. Patronów również posiadam takich blisko siebie przeróżnych, natomiast moją patronką od bierzmowania jest święta Faustyna i na pewno ona tutaj trzyma nade mną pieczę, natomiast bardzo lubię także błogosławioną Karolinę Kuskubnę, która jest oczywiście patronką Ruchu Czystych Serc. Trwasz i wzrastasz teraz przy Bogu. Co czujesz w sercu? Co czuję w sercu po tych 10 latach z Bogiem? Na pewno czuję, że jestem Mu wdzięczna za to, że postawił mnie właśnie w tym miejscu w moim życiu, w którym teraz jestem, że do tego punktu dotarłam, ponieważ nie było łatwo. Czasami były momenty zmagań. To jest właśnie jak z tym wchodzeniem na szczyt Wielkiej Góry i wiadomo, nie jest kolorowo, jest pot, jest czasami upał ogromny, ale my idziemy, wspinamy się do przodu. I dopiero kiedy jesteśmy na tym szczycie, możemy podziwiać tą całą drogę i widzieć, jak piękne okolice tutaj nas otaczają i naprawdę ponapawać się tym widokiem, więc ja na pewno jestem jeszcze nie na szczycie, tylko ciągle wspinam się i czasami są momenty trudne, czasami pełne radości i takiego pocieszenia. Nasze życie duchowe, taka sinusoida, raz jest na wozie, drugi raz pod wozem, tak? Więc jest i krzyż, ale jest też chwała zmartwychwstania i myślę, że to, że my jesteśmy chrześcijanami, to od razu nie zwalnia nas z wszelkiego rodzaju trudności i cierpień, wręcz przeciwnie, ale one nas umacniają, one kształtują nasz charakter i pomagają jeszcze bardziej w tych trudnych chwilach zawierzyć Bogu i poczuć, że my nie na sobie mamy polegać, ale właśnie na Bożej opatrzności, na tym, jak Duch Święty kieruje naszym życiem. Wszystkie doświadczenia nas umacniają, to na pewno jest bardzo ważne. Teraz jeszcze przenosimy się na chwilę do Facebooka. Marta, co u ciebie? Bardzo dobrze, Kamilu. Czytając odpowiedzi naszych widzów, czuję się bardzo podbudowana, bo większość z nich pisze, że swoje życie oddałaby Bogu. I tutaj też przychodzi Lutek z taką polecajką, że warto wysłuchać niezapomnianego księdza Piotra Pawlukiewicza materiał Jacy pasterze tobą kierują. Ja osobiście tego materiału nie widziałam, ale że jako że jest tam kazanie księdza Pawlukiewicza, to w ciemno na pewno mogę je polecić, bo jest to ksiądz, który mówi dosadnie, krótko, treściwie, ale bardzo przejmująco. Także podpisuję się pod tą polecajką i czekam na dalsze wasze komentarze. My teraz zapraszamy na fragment świadectwa z cyklu Wierzę w Boga, które wygłosi dziś Maciej Sikorski. Jest taka powszechna opinia, która jest totalnie jakby fałszywa, która mówi o tym, że narkotyki otwierają nas na twórczość, że one pogłębiają nasze zdolności, że my dzięki nim możemy coś więcej, a to jest dokładnie na odwrót, że narkotyki, jeśli coś robią, to dają pewną ułudę, są jakąś taką namiastką czegoś, a burzą coś, co jest niezbędne jakby w sztuce, czyli pewność siebie, to jest takie ciągle wchodzenie w taki świat kompletnie nierealistyczny. Ja się bałem, że się nie dostanę do szkoły aktorskiej, bałem się, że się nie dostanę na produkcję filmową. Jeszcze były czasy, kiedy na produkcję filmową było tam 30 chętnych na jedno miejsce, a w szkole aktorskiej pewnie z 15 albo lepiej.
I sobie tak pomyślałem, a to dobra, to ja lubię historię, to pójdę na historię. No i taka w rodzinie była rozmowa, że ta historia to tak jakoś słabo, tak prestiżowo, to te same egzaminy są na prawo, nie? To może ty pójdziesz na prawo. I jakby moim takim jedynym wtedy tak naprawdę celem tego, żeby iść na te studia, było to, żeby mieć święty spokój. Maciej Sikorski. Wierzę w Boga. To tylko fragment świadectwa z cyklu Wierzę w Boga. Całość możecie zobaczyć już jutro o godzinie 15:30 w telewizji Trwam. A teraz przechodzimy do naszego gościa. Porozmawiamy trochę o twórczości, bo nagrałaś piosenkę Kieruj mną, którą mogliśmy usłyszeć przed chwilą. Skąd ten tytuł? Skąd w ogóle inspiracja? Inspiracja to jest drugie imię Ducha Świętego. I oczywiście tak było, że wszelkie teksty, które napisałam, takie pobożne, to zazwyczaj czas od razu po modlitwie, po Eucharystii, kiedy ja taka pełna entuzjazmu zaczynałam śpiewać. I właśnie co się okazuje, że Duch Święty natknął mnie na napisanie tej piosenki. Ja oczywiście wszystko od razu zapisywałam na dyktafonie, żeby nie umknęło. To wyszło samo przez się. Nie myślałam nad tym, to po prostu jak tchnienie, tak? Przyszło i jest. Stwierdziłam, że tak, i jest. Że to, że kieruj mną, tutaj nie trzeba nic zmieniać, nic kombinować. Piosenek nagrałaś już kilka. Myślisz, że to jest fragment, a może plan Pana Boga na Twoje życie? Myślę, że z pewnością, ponieważ te piosenki w dalszym ciągu powstają podczas jazdy rowerem, nawet w pracy potrafię napisać piosenkę, więc dużo jest chęci i dużo pragnień. Jeszcze tylko środki do realizacji i będzie rewelacyjnie. A czy przez muzykę można ewangelizować? Myślę, że jak najbardziej. Jeżeli ktoś kocha muzykę i lubi jej słuchać, to często manewruje na YouTubie i być może Duch Święty kogoś zaprowadzi w takie miejsce, do którego normalnie by nie zajrzał. Słyszałam świadectwa wielu osób, które mówiły, że usłyszały na przykład piosenkę zespołu chrześcijańskiego metalowego, prawda, bo słuchały metalu i to faktycznie sprawiło, że wróciły do kościoła. Oprócz tego, że właśnie piszesz piosenki, jesteś również nauczycielką, pracujesz w szkole katolickiej. Tak. Owszem, tak, studiowałam pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pedagogikę specjalną, później jeszcze przez 2 lata studiowałam na UKSW, podyplomowo teologię i tak, już od kilku lat jestem nauczycielką, pracuję w zawodzie, w tej chwili pracuję w szkole katolickiej. I powiedz nam tak już podsumowując, czego uczy cię właśnie ta praca z dziećmi, bo pracujesz w szkole katolickiej, ale z osobami o różnych zaburzeniach. I przede wszystkim uczy mnie pokory, pokory, cierpliwości i miłości do drugiego człowieka. Tak, myślę, że te 3 cechy tutaj należy tak wysoko postawić, nadmienić. No cóż mogę dodać? W pracy z drugim człowiekiem nie należy do najłatwiejszych. Każdy z nas jest całkowicie innym światem, prawda? I do każdego należy się indywidualne podejście. Nauczyciel, który w jednej klasie przemawia do 20 kilku osób i musi trafić do ich umysłów, do ich serc. Ma tak naprawdę bardzo trudne zadanie. Myślę, że to jest jakieś szczególne powołanie Boga, żeby właśnie taki zawód wykonywać. To jest właśnie też pole do ewangelizacji. My ci za tą ewangelizację, za to, że nie wstydzisz się też głosić tego, co przeżyłaś, tego, czego doświadczyłaś, bo to też właśnie ewangelizuje i uczy innych. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Gorąco pozdrawiamy też twoją mamę. A czy ty chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić już na koniec?
Chciałabym pozdrowić wszystkich widzów telewizji Trwam. Bardzo dziękuję, że z nami jesteście i mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie także coś wniesie do waszego życia. A teraz jeszcze zmierzamy do Marty na Facebooka. Wydaje mi się, że idealnym podsumowaniem dzisiejszego odcinka będzie komentarz Piotra. Ja bym oddał moje życie pod kierownictwo Boga, gdyż On da mi najwięcej korzyści. Pozwólmy oddać Mu nasze życie. Już On dobrze je nakieruje. I z tym przesłaniem zostawiam was, drodzy widzowie. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Hej. My również dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień. I pamiętajmy też o czasie wzrastania. Dzisiaj będziemy mogli też usłyszeć naszego gościa. 21:30 Radio Maryja. Żegnamy się z wami. Do zobaczenia.